Dobry wieczór, słuchacze, oglądacze. Witaj Izraelu, Boga żywego i prawdziwego. Witaj narodzie wybrany, który poszukujesz prawdy. Poznamy prawdę, prawda nas uwolni. Kochani, takie do mnie coś fajnego dotarło, warto się tym dzielić. O tej tak zwanej taniej łasce, no nie? Tania łaska. Tak się mówi, tania łaska, że ludzie chcą zbawienia od Boga, ale nic nie chcą z siebie dać. I dlatego tyle mamy, będziemy mieli sporów z fałszywymi braćmi. Z ludźmi, którzy naprawdę nie są oddani poszukiwaniu prawdy, tylko chcą sobie dobrze życie ułożyć tutaj, na tym świecie. Chcą mieć fajne życie, chcą się ludziom przypodobać. Oni nie chcą się zaprzeć siebie samych, porzucić wszystkiego i pójść za prawdą Słowa Bożego. Oni chcą Jezusa Zbawiciela, ale oni nie chcą Jezusa Pana. Oni chcą tylko Zbawiciela, nie tego, który każe im się zapierać siebie samych i zachowywać przykazania Ojca, pełnić Jego wolę, świętować sobotę i nie jeść wieprzowiny. Oni nie chcą takiego. Oni chcą Zbawiciela, który pomoże im świętować Christmas, świętować niedzielę i jeść co chcą. Wtopić się w pogaństwo, w pogańską kulturę. Takiego właśnie chcą. I to jest to plemię żmijowe, to jest ten tak zwany przysłowiowy konkol. Naprawdę nie chodzi o konkol, tylko życicę. Życica jest podobna do zboża. To są ci, którzy udają owce, naprawdę są kozłami w środku, w swej naturze. Jeżeli zaczniesz im podstawiać Słowo Boże, Mojżesza i proroków pod nos, to będą ci mówić, że oni nie są pod zakonem. To zobaczcie, do mnie dotarło coś takiego, kochani. Efezjan 2, tak? 2:8. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. I ci ludzie na tym się zatrzymują. Jak usłyszą od ciebie, że ty świętujesz sobotę jako Boży dzień, zgodnie z dekalogiem, to zaczną ci głupoty mówić, że nie jesteśmy pod zakonem, tak? Zaczną kombinować. Jak tutaj znaleźć wymówkę, że oni nie zachowują przykazań Bożych, co? Chcą zmanipulować się jakoś, tak? Ale nie czytają dalej, bo to są głupie panny, puści ludzie, puste lampy. Oni mają lampy, mają Biblię w ręku, ale nie czytają dalej, jak tylko Efezjan 2:8 i na tym kończą, tak? I tego typu rzeczy wyrwane z kontekstu, a potem ciebie oskarżą, że ty wyrywasz z kontekstu. Ale dalej kontekst, Efezjan, drugi rozdział, mówi o tym, że Bóg powołuje nas do tego, abyśmy czynili dobre uczynki. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, to nie z was, Boże to dar, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Ty im powiesz, że zachowujesz przykazania Boże, to oni ci zaraz wywalą argumenty, że ty próbujesz przez zachowywanie szabatu zbawienie uzyskać. Są synowie diabła, to są kłamliwi ludzie. Oni kłamią, są święcie przekonani, że mówią prawdę. A jak ty im wyjaśnisz, że ty nie szukasz zbawienia z uczynków, dlaczego miałbyś szukać to, co już zostało ci dane? Ty już to znalazłeś w Bogu. Ja jestem zbawiony. Dlatego właśnie chcę zachowywać to, co jest dobre w oczach mojego Ojca Niebiańskiego. Chcę pełnić Jego wolę. Ale to plemię żmijowe, to ci, te kozły, to oni myślą, że są owcami pańskimi, ale oni nie słuchają głosu pasterza. Oni są miotani lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, prowadzące na bezdroża błędu. To nie są owce, to są kozły. Udają owce. Oni sami mogą myśleć o tym, że są owcami. A przecież Pismo mówi, że Bóg w Chrystusie przygotowuje nas do tego, abyśmy pełnili to, co dobre w Jego oczach. Trzeba dalej czytać Efezjan, drugi rozdział. Nie tylko do 8 wersetu. Potem jest 9, 10, 11 i dalej. Kiedyś byliśmy dalecy tym wszystkim przymierzom, które zawierają obietnice. Dalecy byliśmy od czego? Od obywatelstwa izraelskiego, od społeczności izraelskiej. A teraz przez Chrystusa co się stało? Zostaliśmy wszczepieni w Izrael. W drzewo oliwne. W winnice Pana zastępów. Ale te kozły
Oni nie chcą być wszczepieni w Izrael. Im jest dobrze być wszczepionych nie w drzewo oliwne, tylko w choinkę. Oni zobaczycie teraz w grudniu 25 będą se choinkę w domu stawiać i będą usprawiedliwiać, dlaczego uprawiają ten synkretyzm z tym pogańskim kultem. Że oni to robią na cześć Jezusa Chrystusa. Głupie panny. Są głupi ludzie. Bardzo szybko się obrażają, że powiesz im prawdę na ich temat. Też tam, jak słuchacie, wam się nie podoba, to jest takie uprzedzenie, jest od razu. Do końca macie oglądać moje wideo. Ja zakazuję komukolwiek komentować, jeżeli nie obejrzał do końca tego, co mówię. Bo widzę pośredni obejrzeń. Ludzie oglądają połowę, jedną trzecią. Denerwują się i komentują. Są głupi. Głupi nie lubi się zastanowić, nie lubi posłuchać, tylko chce własne zdanie przedstawić i dyskutuje ze swoimi błędnymi wyobrażeniami. A nie posłucha uważnie, co drugi człowiek ma do powiedzenia do końca. Ja już ponad 20 lat słucham tych różnych pastorów i innych tych spaczonych na umyśle ludzi. Słuchałem. Ja już wiem, co oni mają do powiedzenia. W kółko te same głupie argumenty. Są głupi, puści ludzie. Nie czytają całości Słowa Bożego. I bardzo łatwo łykają kłamstwa diabelskie, dlatego że szukają chwały u ludzi. Nie u Boga, nie szukają prawdy, szukają, żeby ludzie ich chwalili. O to im chodzi. I zawsze znajdą grono takich ludzi, którzy nie chcą słyszeć, co Bóg osobiście ma do powiedzenia, tylko tak jak jest w Exodus 20 napisane, proszę sobie sprawdzić, że niech Mojżesz do nas mówi, Bóg już niech nie przemawia, abyśmy nie pomarli. I to tak jest. Ludzie nie chcą umrzeć dla swojego ego, dla swoich planów życiowych, dla swojej dobrej reputacji w oczach innych ludzi. Nie chcą, żeby Bóg do nich mówił. Oni nie chcą śmierci swojego ego. Oni chcą, żeby Mojżesz mówił do nich w imieniu Boga. Chcą pastora mieć, lidera, księdza nad sobą. Tego potrzebują. Oni nie chcą słyszeć, co Bóg ma do powiedzenia. Bo jeszcze za dużo będzie Bóg oczekiwał od nich. I dlatego chowają się za tymi figowymi listkami wymówek. Po hebrajsku to jest podobno to samo słowo, nie sprawdzałem. Liście figowe i wymówki, że to jest to samo słowo. I się będą chować za wymówkami. Ciągle wymówki. Nie jesteśmy już pod zakonem. A to pod czym byli? Nie jesteśmy pod zakonem mojżeszowym. A Sodoma i Gomora to pod jakim prawem było? Sodoma i Gomora, wszystkie te miasta. Ludzie nic nie rozumieją z tego, nie rozeznają we właściwy sposób Tory, nie rozeznają różnych przymierz, nie rozumieją tego. Powierzchownie do rzeczy podchodzą, a na tyle są głupi, żeby się spierać na ten temat. Jak nie mają poznania. Co innego, jak mają poznanie, zrozumienie, wtedy spory przechodzą, odchodzą spory. Dlaczego? Dlatego, że rozumieją, co naprawdę Bóg ma na myśli. I tacy ludzie, którzy intensywnie czytają Biblię, to się ze mną zgadzają. A tacy tylko po wierzchu ciągle mi mówią, przeczytaj list do Galacjan. No ty sobie przeczytaj, co Mojżesz mówił prorocy, to zrozumiesz list do Galacjan. Tak? To jest taka kolejność rzeczy. Książkę czyta się od początku, a nie od końca. Znowu pokazuję, jak głupi są ludzie w tym kulcie chrześcijańskim. Co, mam kłamać? Czy mówić prawdę? A jeżeli ja jestem głupi, to do dzieła, Biblia w rękę i udowodnijcie mi. Ja jestem niemy pies leniwy? Niezdolny do szczekania? Co mówi Izajasza 56? Co mówi na temat zachowywania szabatu? Izajasza 56. Kto tam był? Kto czytał? Kto wie? A kto głupi i nie wie, co tam jest napisane? Ludzie nie rozumieją, po co zbawienie Bóg dał. Bóg dał zbawienie po to, abyśmy zachowywali Torę w nowości ducha, w nowości serca, przemienionego przez Boga. Pokornym Bóg daje łaskę, daje moc do zachowywania Jego przykazań. Do tego daje moc. Ale kozły są uparte istoty. Ja czemu, a ten Bęcwał, jak ten nauczyciel fałszywy, no Andrzej Cyrikas, czemu usunął wideo swoje z kanału i zablokował możliwość robienia komentarzy na swoim kanale. Usunął wideo, był tytuł Kłamstwa judaizujących. Usunął to wideo. Dlaczego? O co chodzi? Co, zmienił zdanie?
A może zobaczył, że kłamał? A jeżeli zobaczył, że kłamał, to może by przeprosił ludzi, którzy zachowują przykazania Boże, a zostali oczernieni przez niego, że judaizują. Ja nie mam nic wspólnego z judaizmem, wymyślonym kultem przez rabinów, wymyślonym po niewoli babilońskiej. Ja nie mam nic z tym wspólnego. Nie świętuję żydowskich świąt takich jak Chanuka czy Purim. Ja tego nie robię. Trzymam się tego, co jest napisane w Biblii. Jak bęcwał jeden z drugim nie rozumie, to niech najpierw zadzwoni i się spyta, co ja mam na myśli. Jak ja mówię, że zachowuję Torę, to nie mam na myśli, że zachowuję Talmud. Ale jak ktoś jest taki głupi, żeby sobie myśleć po swojemu i nie spytać się drugiego człowieka i kierować się tymi błędnymi wyobrażeniami i założeniami, no to pokazuje, jaki głupi jest, bo jest napisane w Przypowieściach Salomona, że głupi nie lubi się zastanowić, tylko chce własne zdanie przedstawić. To niech mi ktoś powie, że Pismo Święte się myli co do tych głupców. Są głupi ludzie, nie są mądrzy. Jakby byli mądrzy, to bym ich chwalił. Są mądrzy ludzie i widzę tych mądrych i umiem docenić mądrość ludzką. Szczególnie cenię ludzi, wielu ludzi, którzy jest w tym ruchu Flat Earth Movement. Mogę dać, dam linki do różnych kanałów, które bardzo cenię i cenię to, że ci ludzie samodzielnie starają się myśleć i zastanawiać się nad rzeczami. Natomiast głupich ludzi nie ma co oszczędzać, trzeba wykazywać ich głupotę po to, żeby tą swoją głupotą nie zarażali innych dookoła, tak? Jakiś mały sukces dla mnie jest to, że Andrzej Cyrikas usunął swoje podłe wideo kłamstwa judaizujących. Jeżeli chodzi o Słowo Boże, powtórzę jeszcze raz. Ten człowiek jest bęcwałem i gamonim, jeżeli chodzi o Pismo Święte. Żeby to było jasne. Bo może on jest świetnym organizatorem, może bardzo dobrym nauczycielem matematyki. Tego nie wiem. Może jest dobrym dziadkiem. Może jest dobrym, nie wiem, trenerem piłki nożnej. Nie wiem tego. Być może tak jest. Nie o tym mówię. Ja oceniam tylko to, co słyszę, na jaki temat ten człowiek próbuje zabierać swoje zdanie. Tutaj jakby przyszedł jakiś gamoń i próbował mnie pouczać, jak montować drzwi rolowane garażowe, co jest moim biznesem. Z tego się utrzymuję. Mam taką firmę. Z tego żyję. I jakby jakiś gamoń przyszedł i mnie próbował uczyć po tym, jak zamontowałem ponad 500 drzwi, no to byłoby głupie, to byłby gamoń kompletny. Człowiek, który zamontował może jedno albo dwoje drzwi w życiu, co? Albo w ogóle, żadnych. I się wymądrzał. I to podobnie jest z tymi nauczycielami chrześcijańskimi. Głowa pusta, pełna różnych fałszywych informacji, pusta, jeżeli chodzi o Torę, nienapełniona Torą, pusta lampa, głupie panny, bez poznania Tory, bez zrozumienia, pomieszanie pojęć, nie rozumie, czym jest Tora, nie rozumie, czym jest Talmud, miesza wszystko razem do kupy. Jak się słucha takich ludzi, to się ma ból pewnej części ciała. Halleluja. Pozdrowienia od Michała, żeby wszyscy zmądrzeli, tak? I całe pismo czytać chcieli. Halleluja. Halleluja. Święto namiotów. Chwała Bogu. Wielkie doroczne święto. Także udanego Sukkot życzę całemu Izraelowi Bożemu w rozproszeniu. Bracia i siostry, miecz obosieczny, miecz Słowa Bożego jest ostry. Po prostu, ale fajnie. Halleluja, chła. Ja byłem jeszcze 20 parę lat temu, to byłem po prostu bezbronny na różne takie kłamstwa i manipulacje ze strony tego kultu fałszywego chrześcijańskiego. Ale to już się skończyło. Dziękuję Bogu za wyposażenie w Słowo Boże. To jest miecz, oręż duchowy, to jest Słowo Boga. To, co jest napisane. I tak nasz Zbawiciel Jahusza Mesjasz pokonał szatana na pustyni, cytując mu Torę. Szatanie napisane, w Torze jest napisane. Tora mówi, szatanie, Tora. Chrystus Jezus cytował Torę. Jahusza Mesjasz cytował diabłu Torę. I to jest właśnie sposób na duchowe zwycięstwo w życiu. Musisz znać dokładnie Mojżesza i proroków. Nie dasz się zwieść wtedy. Jak ktoś uważnie czyta Dzieje Apostolskie, to widzi, że apostołowie głosili na podstawie prawa i proroków, na podstawie Mojżesza i proroków. Halleluja. Ludzie, słuchacze, oglądacze, kocham was wszystkich. Błogosławię zarówno przyjaciół, jak i wrogów.
Mamy kochać wszystkich ludzi. Nie ze wszystkimi się zgadzam i jeżeli będziecie kłamać na temat Słowa Bożego, to się spotkacie z bardzo ostrym sprzeciwem z mojej strony, tak? A jeżeli jesteście tego samego ducha, według Słowa Bożego, jak Dawid, halleluja, to chwała Bogu, witajcie na pokładzie Arki Przymierza, którą jest poznanie tego, który jest niewidzialny, który widzi i słyszy, który widzi i słyszy nas. Wiem, że on słyszy teraz wszystko to, co mówię. Ja mówię przed nim szczerze, do bólu i z radością. Tak jak jest napisane w Biblii, tak jak najlepiej to umiem rozumieć. Halleluja. Shalom na każdy wierny Bogu dom.